Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. W lesie jesteśmy. Aresek oczywiście. Mam łopatkę. Mam worek na śmieci, już powoli się zbiera oczywiście. Jakieś śmieciuchy wpadają. Witam Was. Witam Was i pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj zrobimy... Dzisiaj zabawimy się... Znaczy, może Wy się zabawicie, tak powiem. Nie ja. Łowców skarbów. Będziecie łowcami skarbów. Jak będziecie chcieli oczywiście. Zrobimy dzisiaj taki... taki inny odcinek, troszkę. No oprócz śmieci, bo wiadomo, no śmieci... Wiadomo, że jaki tam woreczek zawsze mam przy sobie i gdzieś tam coś pozbieramy, tak? A wiecie, dlaczego zbieramy śmieci? Wiecie. W lesie. Już nie będę dzisiaj przypominał na tym odcinku, ale możecie się stać łowcami skarbów. W każdym razie będzie odcinek. Mam łopatkę. Widzicie? Tak powiem. Ta łopatka służy do kopania, nie tylko skarbów. Dobra, teraz muszę przełączyć aparat. Tam widzę jakieś śmieciuchy, będę musiał tego. I po prostu zrobimy tak. Teraz Wam pokażę. Mam tu pojemnik, taki plastikowy, z nakrętką. Do tego pojemnika moment włożę oto taką złotą monetę, tak, i do tego dołożę kartkę. Tu są dwie kartki, bo będą dwa takie pojemniki ze złotą monetą i karteczka z moją wiadomością i będziemy po prostu, ja zakopię w jakimś miejscu, zrobię dołek, zakopiemy to w jakimś miejscu, oznaczymy to jeszcze taśmą dla ułatwienia, czerwoną. Na drzewku będzie tak założona. Zrobię mapę, gdzie to mniej więcej się znajduje. Taką mapę, wiecie, mapę skarbów oczywiście. No i patrzcie, Ares przewróci mi moją złotą monetę. Dobra, muszę to spakować. I tak się zabawimy po prostu. I zrobię wam mapę, mniej więcej gdzie to się znajduje, będzie czerwony krzyżyk tam, gdzie mniej więcej to jest. Jak ktoś znajdzie, to oczywiście dobrze do mnie na maila albo w komentarzach, musi się odezwać do mnie i w nagrodę jeszcze dodatkowo, oprócz tej złotej monety, dostanie ode mnie piramidę obsydianową, taką dużą, fajną, ładną. Oczywiście jak zrobię, to nie będzie od razu, ale wiecie, jak ja coś powiem, to powiem i nie ma innej możliwości, żeby tak nie było. I będą dwa takie pojemniki i będą dwie, dodatkowo dwie piramidy jako nagroda dla łowcy skarbów. No dobra, ja to odpakuję i zaraz idziemy zaraz po te buteleczki, co tam leżą. Powiem Wam, ale czekaj, muszę tu przejść. To już jest lekka przesada. Takie wielkie, taka wielka butla. Nie wiem, po czym to było, ale zobaczcie, ile tam jest żuczków. Po prostu masakra.
O Boże. Chyba 1 litr. Coś strasznego. No i muszę to do worka wziąć. I się zbiera, powiem wam. Zbiera się. No dobra. Idziemy jeszcze dalej poszukać. I zaraz będziemy... No może nie zaraz, ale skopiemy pierwszy skarb. Zakopiemy. No dobra. Patrzcie, ile śmietyków mam. Sporo. O, widzicie, tu będzie. I tą będziemy tutaj. Projekt skarb. Trzeba rozpocząć. Będzie lekko tylko tak przysypane. O, siłką ładnie. Tak zostawiam. Na pewno jest do metra od drzewka do metra, żeby nie było, tak, do metra jest zaznaczone, oczywiście jest taśma czerwona, która na pewno nie zginie. I teraz jeszcze jedna zasada jest taka, że to ten skarb, który tu jest skopany i ten, który możecie zdobyć jeszcze dodatkowo, jest aktualny do 20 maja. Po 20 maja wykopuję i tego nie będzie, bo tego nie zostawię tutaj. Oczywiście, bo to plastik jest, tak? Nie zostawię tego tutaj, żeby to tu nie było. Ja mapy nie muszę robić, ja zapamiętam. Do 20 maja, pamiętajcie, do 20 maja. Po 20 maja po prostu to zabieram i już jest nieaktualne. No, jak to myślicie o takiej zabawie? Każdy lubi po prostu, no nie, może nie każdy, ale większość ludzi lubi chodzić po lesie, może jakiś skarb znaleźć albo coś, no po prostu tak szukać jakichś skarbów. No to macie okazję teraz poszukać złotej monety, moją wiadomość. Na drzewku jest taki, jeszcze pójdziemy w inne miejsce i dostaniecie, oczywiście jak znajdziecie, to dostaniecie ode mnie jeszcze piramidkę do tego obsydianową. Naprawdę wartą też sporo kasy. Gratisie. Dobra, ja uciekam dalej sprzątać, bo widzicie, ja znajduję takie skarby właśnie, takie. A dobra, nie będę już wam pokazywał. Tam jest dosyć sporo, już tego się nazbierało. A my lecimy dalej. Ares, czekaj na mnie. To pamięta. Butelka po mleku. Tylko muszę to wyciągnąć ze środka, bo jest po prostu pełna. No. Może Arturowi zawiozę. 1 litr. Dobra, może wyciągnę, jak nie zapomnę, to wyciągnę do bagażnika. I znowu węże leśne. Ale ja tego nie wezmę dzisiaj. Nie ma opcji żadnej. Może to wyciągniemy jakoś. O, jaki długi. Ma chyba 6 metrów. Dobra, idziemy dalej. Jest pięknie. No dobra, to drugi pojemnik. Oczywiście zasypiemy leciutko, żeby nie było. Dobra, drzewko jest zaznaczone i pamiętajcie, złota moneta, kartka z wiadomością, tu macie znak, że to jest tu przy tym drzewku i oczywiście przyjdę do domu, zrobię mapę, którą wam pokażę, określę to mniej więcej i oczywiście gdzie by to miało być. Zapraszam was na spacerki do lasu, może znajdziecie na świeże powietrze, pochodzić,
Może jakiś woreczek byście ze sobą wzięli, super by było. A jak znajdziecie oczywiście, no to piszcie zaraz na maila. Oczywiście jak nie zapomnę dać pod filmem, a jak nie to tam w komentarzu wystarczy napiszecie, to wam wyślę maila i nie ma sprawy. No i oczywiście na maila musicie mi pokazać zdjęcie z tym pojemnikiem, z monetą, oczywiście wiadomością. No i najlepiej jakbyście w lesie zrobili te zdjęcie, gdzie żeście to znaleźli, tak? No ale wystarczy jak mi ten pojemnik pokażecie i tą monetę, no to wtedy będę wiedział i wtedy dostaniecie ode mnie oczywiście ładną, piękną, podświetlaną piramidę z obsydianów. Obsydianową, tak powiem. No dobra, a ja idę dalej pospacerować, śmieciuchów pozbierać. Jest pięknie, powiem wam, pięknie. Także zachęcam na spacerki. A teraz będziecie mieli przynajmniej jakąś zachętę, żeby pospacerować sobie. A jakbyście wzięli woreczek jakiś ze sobą, to już nie. Też by było super, całkiem. Ja sam bym się pobawił w takie poszukiwania skarbów, jakby mi ktoś zakopał skarby. Ale no niestety, moje skarby są tutaj, widzicie. Coraz więcej ich jest, po prostu, patrzcie, ojej, jeszcze butla mi wyszła tutaj. No i dobra, no to pamiętajcie, do 20. Ja jeszcze to zrobię tą mapę i wam pokażę. Powiem wam, spacerek po spokojności. Tak wygląda. Widzicie, jest ponad pół worka. Dużo jest szklanych też opakowań. Po prostu śmieci i śmieci. Ale cieszę się, że nie mam całego worka. No jakbym się tak może, wiecie, bardziej tak pochodził, to więcej, dłużej, to myślę, że bym dozbierał ten worek. Ale najważniejsze, że te śmieci są po prostu, wychodzą z lasu. Będą u mnie, ja już wiem co z nimi zrobić, także spoko. zlikwidować, po prostu zlikwidować i tyle. To ja się już z wami żegnam, z lasu oczywiście. Pamiętajcie, poszukiwanie skarbów trwa do 20 maja. Po 20 maja wykopuję, jak nikt nie znajdzie oczywiście. Zapraszam na poszukiwania, najlepiej z woreczkiem, całą rodziną. Fajnie by było. No i oczywiście nagrody będą dodatkowe, tak jak mówiłem, piramidy obsydianowe, podświetlane, piękne, drogie. Także no zachęcam na spacerki, zachęcam do lasu, zachęcam do tego, żeby dbać o środowisko, zachęcam, żebyście mieli przy sobie jakiś po prostu, no coś na jakieś tam buteleczkę, cokolwiek, no jakiś woreczek, ja nie mówię o takich workach wielkich, ale jakąś reklamóweczkę, to nie zaszkodzi, a środowisku będzie lżej, tak? I nam będzie fajniej się spacerować, tak? Przyjemniej, że tak powiem. No dobra, ja lecę, uciekam do autka, nie pokażę gdzie jestem oczywiście. Uciekam do autka, przyjadę do domku, to jeszcze mapę zrobię. Pokażę wam mniej więcej, gdzie to by mogło być. I zapraszam na poszukiwania, no i zobaczymy jakie efekty przyniesie. Bo możecie sobie znaleźć i skarby znaleźć i wiecie, i jakiś prezent dostać i przy okazji mieć ładny spacerek. No super, no po prostu też bym tak chciał. Dobra, lecę malować tą moją mapę skarbów. No to co, dam na zdjęciu tą mapę skarbów. Będziecie mogli sobie powiększać. No to myślę, że wskazówki są dokładne. No to trzymajcie się.